Raz, dwa, trzy. Magdalena, opowie, jak spotkała Jezusa. Powiem tak. Wszyscy wiedzą, że gram na skrzypcach. I fakt, że nawróciłam się, jest właśnie ściśle związany z tym instrumentem. Kiedy byłam na studiach, któregoś dnia pojechałam do bratowej na stację i mówiła mi, że szukam dodatkowej pracy. I zaczęliśmy przeglądać ogłoszenia w gazecie. I moja bratowa znalazła takie ogłoszenie, że ktoś potrzebuje korepetycji dla ucznia szkoły muzycznej na grze na skrzypcach. Więc zadzwoniłam tam, zgłosiłam się i co się okazało, że był to syn pastora Kościoła Zielonoświątkowego z Lublina. Więc zaczęłam uczyć go i powiem szczerze, że jak przyjeżdżałam tam do domu, zaczęła mnie tak interesować atmosfera, która tam panuje, że jak prowadziłam lekcje, to obok różni ludzie tam przyjeżdżali, jak podsłuchiwałam, rozmawiali o Bogu, co mnie bardzo zaintrygowało i kiedyś zaprosili mnie, bo już dosyć długo tego Marka uczyłam, zaprosili mnie do kościoła. I tak byłam zdziwiona, że, bo powiedzieli, że Marek będzie grał tam na skrzypcach. Myślę, co to za kościół? Nigdy nie słyszałam na przykład w kościele katolickim, żeby ktoś, nie wiem, stanął i utwór grał na skrzypcach. Więc poszłam. I powiem szczerze, że jak weszłam pierwszy raz, to wiedziałam, że już do kościoła katolickiego nie wrócę. Po prostu coś takiego we mnie się... Coś poczułam takiego, że wiedziałam, że to jest, że tego szukałam, tylko mi brakowało w kościele. Więc tam zaczęłam chodzić, ale fakt, że tak naprawdę się nawróciłam, nastąpił troszkę później, ponieważ tam w kościele poznałam taką rodzinę. Koleżanka, z którą się zaprzyjaźniłam, i generalnie jej mama głosiła mi Ewangelię. I była taka sytuacja, że ja swoje skrzypce, na których grałam, pożyczyłam właśnie temu synowi pastora. I te skrzypce tam były w domu, były wakacje i było w łamanie. I co się okazało, że moje skrzypce zostały skradzione. Jak się później okazało, była to taka no, dosyć duża grupa przestępcza z Lublina. Więc po prostu byłam w szoku, zastanawiałam się, jak rodzicom powiem o tym, że po prostu nie mam skrzypiec, które mi kupili. I mama tej właśnie mojej koleżanki, z którą się zaprzyjaźniłam z kościoła, ona prorokowała i ona mi powiedziała tak, mówi: Magda, te skrzypce do ciebie wrócą całe i nienaruszone, bo Bóg mi tak powiedział. Ja oczywiście nie uwierzyłam w to, bo myślę, jak to jest możliwe, skradli instrument był bardzo cenny, on ponad 200 lat miał, także wiedziałam, że jeżeli ktoś, kto odrobinę się zna, zobaczy taki instrument, to oczywiście będzie chciał sprzedać go. Później w toku tam śledztwa dowiedziałam się, że już mieli kupca na ten instrument i no nie, po prostu nie wierzyłam w to. Nie wierzyłam w to, że one do mnie wrócą. Ona mi powtarzała: Magda, Bóg mi powiedział. No to czekam. Dosłownie nie wiem, od kradzieży minęły 3 dni i te skrzypce zostały podrzucone pod dom pastora. I one do mnie wróciły. I pamiętam, jak otworzyłam futerał i one były faktycznie w takim stanie, jak ja je ostatni raz schowałam. Widziałam, że nikt po prostu ich nie dotykał. Po prostu Bóg jest wielki. I to był moment, kiedy wiedziałam, że po prostu Bóg jest. I dlatego jestem tu, gdzie jestem i po prostu tak, to jest moja droga i wiem, że tu jest moje miejsce i mam grać na tym instrumencie. Amen. Amen. Różne rzeczy, które dzieją się. Ja chciałbym, żebyście rozumieli, jak ważną rzeczą jest o tych rzeczach opowiadać. O rzeczach, które się wydarzają w Twoim życiu. I spotkanie z Bogiem, które jest prawie zupełnie przeciwne spotkaniu. Tutaj składamy świadectwa, ludzie mówią o tym, spotkali Jezusa. Każdy z tych świadectw jest inny. Chodzi o to, że zobacz, jaka jest wspólna rzecz, że każdy z tych ludzi czegoś oczekiwał. Rozumiesz? Oczekiwał czegoś. Jezus powiedział: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Dlatego ja bym chciał, żebyśmy też byli zawsze gotowi na to, żeby oczekiwać
na kolejne rzeczy Boże, oczekiwać na nie. Ja ciągle czekam na różne rzeczy Boże, dlatego one są w moim życiu, bo ja na nie czekam. Rozumiecie? Ja na nie czekam. Kto